Hiro i gra. Assassin's Creed Valhalla, witajcie. Tutaj właśnie zmierzamy do małej osadki z przeciwnikami. I widzę, tutaj można im zrobić najazd. Więc tak się pewnie takie rozwiązanie będzie najlepsze. Ale mam duże obrażenia. Możesz ty. Dobra, podpal. Pewnie o to chodzi. Cyk, 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 cyk. Go. Dobra, co by tu jeszcze? Pewnie to muszę jeszcze podpalić. A w sumie widzę, że wystarczy strzelić. I już cię nie ma. O! A, to Oswald. Coś tu jeszcze mogę podpalić? Coś jeszcze bym musiał tutaj... Towary, a tam chyba. Tu? A tu się pali, tu się pali. Chyba, że ludzi mam tu pozałatwiać. Możesz ty. Ale chyba nie, tu jeszcze będę musiał coś... A, bo tutaj jeszcze są. O ta hel? Okej. Go podpaliłem. Tutaj ludzi sobie uwolnię. A ten co tam za koleś? Aha, nie mam strzał, fajnie. No i wszyscy widzę. Zaprowadź Finra do skarbu. Okej. Okay. Nie wiem, że on tam został, bo on mi tutaj utknął. Na wysepce. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Jest tutaj Oswald? Oj, chyba nie. No co za... Myślałem, że on tu się pojawi, albo coś w tym stylu. On mi normalnie weszedł na łódkę i się zablokował. I teraz będę musiał albo mu łódkę rozwalić, albo podpłynąć, żeby wszedł mi tutaj na łódź. On tutaj powinien być. Nie sądziłem, że się zablokuje tutaj, kurczę. Gdzie on jest? Do was, kurde. Zaraz, normalnie. Teraz się tam pojawił, na tej wysepce, gdzie byłem przed chwilą. Się przeteleportował, już tam endano. Hear a story. Ready, folks? Bones! Fire!
No niby naprawili, kurde, ten, a jednak z łodzi można strzelać i nie tracić. Strzał. Ciekawe. Dobra, najazd ładnie się udał, tylko właśnie, kurde, problem z tym, że... No. Findren, czy jak to się odmienia, nie wiem. Mi się tutaj przeteleportował. That'll do nicely. Find something? There's a crate of hack silver here. More than enough to make everyone happy. We'll take it to the ship. A hard won fight. Many, Oswald. Are you able to keep it up? Oh? Co on tak jakoś... This is my gift to the brothers. I have more than enough wealth in Elmham to widen their eyes, but this will be a symbol of my commitment to our fight. It's a good start. Łupy wojenne? Take what riches you find to Norwich, then send for the brothers. I'll meet you there. Na miarę Wikinga ukończono. Ktoś tu pomocy wołał? Proszę, was tu uwolniłem. Spotka się z Oswaldem. Okej, w sumie tu mogę się przenieść. No i... Pogadajmy sobie z Oswaldem. O, też ma swoją łódź. Livestock and a trophy from our slain enemy. What more do you want? No battle-dented Dane would ever follow this lump of lord into battle. I don't care how many shields he brings me. You mean to say you refuse my gifts, Broder? I don't have time for this. It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. Refuse this and your shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf-kissed. Take the gift. We have bigger problems. One of Ruid's men. Aye. Sniffing around the outer walls, looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. Something you might have learned if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plow sword. You did what you had to, Broder. This one's better off dead. We'll have to act fast if we expect to find others. Where did you find this one? Just outside the Northwich walls, by the water's edge. They'll be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. Find another scout. We'll question him. I'll look around. The rest of you stay here and out of sight. If I find anyone suspicious, I'll bring him here. Scouts would be camped near their boats outside the city walls. One of them will talk. Widziano ich przy małych łodziach za murami. I gdzieś tam. No? Są jakieś małe łodzie. Sobie wejdę na mur, chyba będzie trochę lepszy widok. O, jest tu chyba. There. Looks like one of Ruid's men. Wait, wait.
doing? I'm just a pig farmer. You're awfully well armed for a pig farmer. Stay down, muckworm. I have some friends who'd like to speak with you. Put me down! I tell you, I'm a cow farmer. Let me go, Dane. You said you were a pig farmer just moments ago. it's not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Dane as I am. Save your breath, liar. Okej, sobie popłyniemy tutaj. Chyba najlepiej i najszybciej będzie tutaj wodą podpłynąć. Okej. Okay. Podpłynę wystarczająco blisko, żebym wyszedł ze spokojem z łodzi. A, jednego też tu złapali. A nie, to jest ten. Spotted this one. Did Ruid send you too? Speak now and you may live to see tomorrow. Arger swine. I won't make you any friends here. A scolding like that is a mortal offense, boy. I've killed the bastard. Don't give him time to act again. I'll ask once more. Why were you lurking around Norwich's walls? I came to pay my respects, Lord. To Oswald, the whimpering Saxon Ergi of East Anglia. Co by to wybrać? Tell him why you're here and you may walk free with your head on your neck. Lick my dunghole. Here's the tongue I use for licking. How does it feel against your ass? When the braziers lit at Dunwich, Ruid and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. You English Danes are soft as butter now. Ruid sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. Any man who questions your courage and feels no shame, that's your answer. W sumie mogłem... A, dobra. I will not have blood spilt needlessly in my kingdom. This has to end. Alive, this man was a risk. Valdis, this man spoke as if he knew you. Ruid was my husband. Your husband? You're married already? I was. We've been apart for 5 summers. I never expected to see him here, and I never wanted to. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Ruid's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, man to man. There's no place for him in East Anglia. He must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king tomorrow. It was good to know you, Lord. Ruid will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. Or light the brazier at Dunwich, and face him when he comes. You sure you want to do this? Meeting Ruid in the open comes with many risks. It's the only way. We must face him head on, and we cannot waver. Come, Oswald. We make for Dunwich. And, of course, I will see the lot of you there as well. Else the songs of your cowardice will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Dunwich any moment. We'll be there, Eivor. You don't speak for us, steward. Need I remind you, Wax, what Halfdan will do with us if East Anglia falls into Ruid's hands?
Okej, okay, czyli chyba idziemy na walkę. Aż tutaj. No dobra, to podejrzewam, że będziemy się widzieć dopiero na miejscu, bo to kawał drogi jest. Wezwijmy sobie wierzchowca. Mam nadzieję, że będzie umiał dotrzeć do tego miejsca. No dobra, już tu sobie ładnie idą, a ja też zmierzam w tamtym kierunku i widzimy się na miejscu. Dobra, już się powoli zbliżam do owego miejsca. No i jestem ciekaw, bo ja tutaj teren sobie badałem. Boże ty. Dammit. Nie sądziłem, że takie przywitanie będzie od razu. O! O, ale go kurde! Ładnie pociechało. No i nara. Tak widzę, że na razie z tym młotem fajnie to i wychodzi. Dużo ogłuszenia nabywają Pewnie, że jestem. Dunwich. It is time to light the brazier. I'll light it. You do the talking. Brother Valdis and I will scout the dock. Make sure there are no surprises. Oswald and I will hold here until the brazier is lit. No, czyli będzie trzeba chyba szybko zadziałać. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you back. No nawet inaczej się. Inny już ma głos, Oswald. No dobra, z tego co wiem, to gdzieś tam właśnie na lewo chyba można było, albo. Dunwich. Now to clear out Ruud's men and light that brazier. Właśnie tu. Się udać. Tu jest takie boczne wejście. Obszar likwidacji? Aha, mam ich zgładzić, tak? Powoli. I właśnie tu jest to przejście. No ja się tu skradam, nie wiem, ale niechby tak będzie chwilowo. Lepiej się skradać cały czas. Ja nikogo nie widzę. I cały czas tam gadają. Bo tu jest jednak piet. Shit, kurde, nie wyszło mi to tak jak chciałem. Okej, spadł. Tutaj muszę to pewnie zapalić, nie? Chyba o to chodziło. Nie wiem czemu, ale jakoś tak nie pokazuję tych przeciwników teraz. Trochę to pozmieniali, widzę. Trochę dziwnie, ale no.
Ten tu sobie leje. Gdzieś jeszcze tu mam przeciwników? Pewnie tutaj gdzieś. O. Very good of you. Leon! Reverendus! Leon! Oh, then we swear that! Personal! No! Czy ja mogę tu jakoś go od tyłu właśnie zajść? Mogę. w ostatniej chwili. Radzie się chyba jeszcze tu są. Nie wiem, no... A tu jeszcze są. Są tylko łucznicy, widzę. O, poleciał. Jej ostatni chyba. Właśnie to jest to, że... Jakoś inaczej ich teraz oznaczają. Przeciwników. Odin gives me a bargain. A few dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia and my wife returned. What a day. You. I don't know you. Nie musisz znać. No. You don't need to know my name. You won't have a use for it beyond today. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after 5 happy years away from your stinking balls? I called you, Ruid. You? Oswald, the hopeful king of East Anglia? And Valdis's husband-to-be. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey, after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken 10 times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. Oh. The hazel is laid! The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No. He called on me. Whenever you're ready, King of Sheep. O, wilki. Podejrzewam, że to za dobrze się nie skończy. No właśnie. O. Dosyć mocno oberwał. Another Saxon king has bent the knee. Call me king before I cut you. Fighting dirty, are you? Eivor się wtrąci. King Ruid!
O! Tego się nie spodziewałem. Go! Now! Okej. Mam ich chronić czy co? Bo nie wiem, tak. Chyba mamy uciec. Takie jakieś przytłumione dźwięki są, nie wiem czemu. Coś się zepsuło. I teraz będę musiał jeszcze Oswalda odnaleźć. Ucieknij! Ucieknij! Ale szczerze myślałem, że tego się nie spodziewałem faktycznie. Myślałem, że tak szczerze to tamtego zepchnie. That put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. Co, najazd? Oswald may have survived. Ruud as well. It's possible. Ruud's men will press their advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, all the sword women will. No i coraz widać, bardziej go doceniają. No dalej chciałem pogadać z tobą. Dobra. No pogadać z Finrem. Dobrze, że tu jeszcze mogę szybką podróż sobie korzystać. I tu jest sianko. Ale z tego co już ten, to pewnie Oswald jednak przeżyje. Bo ta walka była pokazywana i była misja, i właśnie ta misja była pokazywana, że jednak się ożenił z tą Waldi, czy jak ona tam miała. Aha, do sali piesiadnej muszę się udać. Takie dziwne wejście tutaj akurat z tej strony. Do sali biesiadnej. A nie, to nie tu. Myślałem, że tutaj. A to mnie zmylił skubany, no. Gdzieś tu. A tam jest, okej. Okay. Another king lost Abel. Stop washing your face with mead. How can I face Halfdan Jarl now? I fail him again. You have not failed him. Ruud's clan is badly weakened. We can still cure what ails these lands. What Danes would risk their asses now? Oswald was the last with even a scrap of courage. We can take the battle to what remains of Ruud's clan, before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Borg Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron, held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns.
It does. But how do we reach it? We rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. Oh. The sea is coming, long before we reach the walls. We raise a fyrd, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there! Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Ruud to the bowels of Elba, Dane devil. Ruud may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. Two eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thaethford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Bourg Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. With any hope, Thaethford remains untouched by Ruud's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. Jeszcze to mam się udać. Aż tutaj, no to sobie konika pożyczę. A może być ten. I ty za mną lecisz, tak? No dobra, niech ci tak będzie. Tutaj takie niby takie 600 metrów, ale w miarę szybko. If the clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right, right. No need to remind me how far I fell short. No, I shouldn't. Just ahead. Wood smoke and ash. Ruud's men have been here. Watch your back. Ruud's clan will still be nearby. No właśnie, tutaj niby 600 metrów, ale w miarę blisko to jest. Everything. Ah, my friend, we will rebuild, I promise you. You have a will of iron coming here, knowing your kind did all this. Ruud's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. You're still a Dane from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald died defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? I have problems of my own. East Anglia will fall if Ruud's clan is not defeated. Fight with me to drive them off, for Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Thaethford have their own battles to fight. If you need an axe, I'm standing right here. There's a village to the east, Kingsbury. It was taken by Ruud's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength, and join us for the fight to come. A bold offer. If you do as you promise, the pikes of Thaethford will be yours. I will take this news to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blew it, and I'll know you kept your word. Oh. Czyli będzie najazd. No, trochę mi tutaj deszcz... Deszcz tutaj klatkuje. Dobra, w którą stronę? Gdzieś tutaj, tak? O, żeś ty. Czy ja to będę mógł zrobić najazd? Oj, oj, oj. Przeci-
odcinka. Dobra, fajnie by było w sumie właśnie ten najazd porobić. Może tutaj. We heard you talking with the Reeve, and we wish to fight beside you. We owe Oswald for his good deeds and fair rule. I'm glad to hear it. Go to the ruins north of Burg Castle. The army gathers there. Ciekawe. Będę miał dodatkowych ludzi. A, czyli jedno. Oh, blessed. Your mother? When was last you saw her? Before the bad men came. Said she'd be right back, but she ain't. I'm sure of it, if you say so. Dobra, czyli jednak sobie przyzwę moją łajbę. O, wow. Co tu się stało? No przejmij te stery, bo coś tak kurde... Ciężko to idzie. Czyli robimy najazd. Na to wynika. To chyba by było w sumie najlepsze, bo... tam pewnie będzie trochę przeciwników. No, zniknął deszcz i się uspokoiło. Nie, jednak kurde, trochę jest... zasobożerny ten... asasyn. Jest tutaj, nie? Let's go! Cyk, cyk, cyk! Na pierwsze rzucanie. Aż się, kurde, podpaliłem. O. Kurde, co to się dzieje? Czekajcie, kurde. Nie wiem, co to się dzieje. Też zauważyłem, że trochę mi świruje, jak mój kontroler przerywa połączenie. O, tu jest jakiś taki mocniejszy gościu. No, come on. Ja tutaj byłem. Sobie już pozbierałem wszystkie skarby. Ale ładnie dostał. No chodź no tu. Dawaj. Wszystkich trzech tutaj ogarniemy. No. Weź to kurde. Ta walka tu nie wyszła. O. Dobra, tu był jeszcze jeden taki silniejszy właśnie. I go sobie załatwię. Nie! Uciekaj! O, prawie. Jak pięknie się poskładał. O kurde, właśnie chciałem tam podlecieć, a ten mi tu podpalił. Bo na górze jest róg. No, on jest gdzieś tutaj chyba. Ale tu mogę sobie ładnie wejść. Dobra. I na górę. No, mohaj.
O, ktoś tu jeszcze widzę jedzie konno. Let's hope his promise holds. The horn! It's been so long since I've heard that sweet sound! Praise be! I held to my oath, Reeve. I hope you will honor yours. My promise holds, aye. Theovord will join you in the fight against Ruid's clan. With your aid, we may yet save East Anglia. In past times, that horn was used to muster feards all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burt Castle. Z mieczem w dłoni. No. Gniew morza. Poziom? No i chyba jednak poziomu jeszcze nie dostałem. Dobra. Gniew... Użysz. Obóz wypadowy. Myślałem, że to jednak tutaj będę już atakował, a to jednak jeszcze nie. Parownia Boryk. Dobra, to co? To się widzimy na miejscu. No dobra, już prawie jestem. No właśnie. Czyli jesteśmy gotowi do ataku chyba, co? O, ładnie się tutaj urządzili. O, widać konkretnie tutaj. Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. The Edward's Reeve is with us. His men will be here soon. More than his, the Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he is not here to see it. The forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? Pewnie. A tak. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Baldis will lead the fear at the front gates. With Baldis. Our forces move on the sea gate from the backwaters. Atak z dwóch stron. We'll leave no gate closed in that castle. Ruud's men cannot be allowed to dig in further. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. O, dosyć. O, trochę ludzi jednak przyszło. They need your words, Eivor. Na moim? A czemu na moim? Oswald was a man who didn't hesitate when you sought him for favors. A man who was fair and strong. A man who gave his life for his kingdom. Honor him today. Honor his memory. And fight with the same extra courage he showed! For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Ruud's clan, once and for all. No, spoważnił coś mocno. Wow. Nice. Fajnie to wszystko tu wygląda. A i tak jeszcze wszystkiego nie... Oj, jeszcze wszystkiego nie zobaczyłem. A już mam 40 godzin przegranych. Czyli my atakujemy od morza, tak? You remember the dream I spoke of? You sailed through Helheim on a ship of fire. Here it may come to pass. Aha, no właśnie. Maybe they are one and the
Chyba wiem, co to za fragment. Też to widziałem. Zresztą było to nawet na trailerze pokazywane. Więc no, będzie widowiskowo. Ale czemu moja łódź jest obłożona materiałami wybuchowymi? Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the spill. The watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. Kurde, fajnie to wygląda. Ready yourselves. Ruid's shit stains will see us coming. O. Zaraz będą strzelać. I to nie będzie takie łatwe, podejrzewam. No. Ready yourselves to brace, men. We bring Helheim to our enemies. How nice! They greet us with some of their own from the air. Arrows! Brace! Odin's help! The sword maidens take them swiftly. Kurde, no. No mówiłem, że to widowiskowo będzie. Kurde, skąd, z czego oni tak strzelają, że takie mają dobre zasięgi? Jesteś wytrawni łucznicy. I dobra, jeszcze troszeczkę i... Kurde, tutaj... Ajajaj, oberwałem. Aż, kurde. Oj, ale... się udało. Taka piękna łajba. Boom. No i to jest prawdziwy najazd. No. I cyk. Kurde, trochę mi to celowanie widzę nie idzie. Co mnie tu? Ajajaj. Dobra, tu jeszcze widzę koleżka. Próbuję przeszkodzić. Daj no tutaj. I... Kazu! Dobra, powoli. No faktycznie dobrą mają tutaj obronę. Bum. Kurde, ich tu jest. Dammit. No. Good. Kurde. Chyba będę musiał sobie tutaj skorzystać i się idę w drapie i to załatwiam. Kurde, pauza. Sorki, ale kurde, tak mnie tu nadusiło w gardle, że nic nie mogłem powiedzieć. No.
Boom. Pan się. Czy wy się już dostaliście do środka, czy ja mam wam tu pomóc? Otwórz drzwi, ładnie. Co to tak atakuje? What the hell? Co ty chcesz ode mnie, gościu? No to jest faktycznie najazd. O ty. Mojego? Skąd te strzały takie lecą? No. Kurde no. O, ale kurde, dostałem. No nie mam amunicji, abym się tu przydał tego kolesia. O, ładnie dostał. Ja mogę tutaj właśnie jakoś, kurde. No i się tu jakoś wdrapał. Dobra, chyba pomogę jednak przy... przy szarży się. Przy taranie bardziej. Mam jeszcze kilka hitów, to jak to powiedział. No, jeszcze dwa razy. Okej, okay, jest. No to przerąbałeś sobie, gościu. Kurde, ładnie dostał. Boże ty. Tak to ja się nie bawię. Dobra, tu jest ten koleś taki większy. No. I po tobie. I w główkę ładnie. A czekajcie, ja sobie tutaj... No ty. Tak mi tu będziesz? Sobie tu was namierzę. No i ładnie. Kurde no. Mnie tu ładnie ogłuszyli. Chytniemy sobie tu właśnie żyćko i... Lecę do kolesia. Do kolesia. Nie trochę inny pewnie było wejście, ale... Niech będzie.
Oż ty. A miserable clan you lead, Ruin. Yes, and one that has bled this country dry for two summers. Okej, załatwię chyba jego wilka. Co to było? Aha, fajnie, nie mam strzału, nie? Your battle is not yet won, Oswald. Dalej, może sobie zmienię na ekwipunek. Na inną strzałę, gdzie... Aha, nie mogę, a co to ja tu mam? Takie coś zdobyłem? A nawet nie wiem kiedy. Teraz będę mógł zmienić? Okej, okay, jest. Kurde, mnie tu spany podpalił. No, mocny jest. No. Kurde, ciężko mi trafić tę nogę. O, teraz dostał. Blind to stack, they should be ruined, wolf-kissed. Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewers you wallow in. Only the cold dust of Niflheim awaits you. Valhalla! Ale ładnie dostał. That fate will not be met today. Why does a Dane fight tooth and nail for a Saxon? Też się mogę podpalić. He has an abundance that which you do not. He is fit to rule, fit to lead. You are not but a... Kurde, nie skończył gadać w sumie. Thank you. You'd throw in with these wastrels, these Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching skull. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? Hey. Teraz zamiast Odyna jest Eivor. Czyli takiej starszej wersji. Dobra, wiemy jak to się skończy, ale jego oszczędzę. Rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. No. Szturm zakończony. No i ładnie. O. I should speak with Oswald. See if he's well. Dobra, jeszcze sobie tu pogadam z Oswaldem. Thank you for heeding me, Eivor. I know the worth of such a gesture. All this is like a dream. But you're not asleep. Well fought! Well fought! The both of you! You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love.
if you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. A bride to wed and a kingdom to lead. What some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Vanir? Are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Eivor. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon begin. Kurde, już kolejny poziom. Dobra, tak więc sobie tutaj zakończymy odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!